Brygady Obrony Terytorialnej, jak zapewne wiecie, mają wykonywać szereg różnego rodzaju zadań. Mamy być przeznaczeni do prowadzenia działań tych najtrudniejszych, czyli jeżeli przyjdzie nam bronić naszej ojczyzny, bronić Podkarpacia, to my będziemy stać na straży i będziemy w gotowości do takich poświęceń. Kolejnym zadaniem to jest kwestie dotyczące kryzysu. Tu również nasze zadania będą oczywiście we współdziałaniu z innymi służbami bardzo mocno podkreślane. I ostatnia kwestia to są wszelkiego rodzaju zadania realizowane w czasie pokoju. Doskonale nasz kraj każdego roku doznaje różnego rodzaju katastrof, klęsk żywiołowych. I tutaj my również, jako Brygada Obrony Terytorialnej, żołnierze, którzy będziemy przypisani do określonych powiatów, miast, miejscowości, będziemy również wspierać lokalne społeczności po to, żebyśmy mogli w jakiś sposób zmniejszać te skutki katastrof.